Umowa pomiędzy Termami Cieplickimi a uzdrowiskiem podpisana została na czas nieokreślony. Uproszczony został także sposób rozliczenia między spółkami. Dla nas ta cena finalna, stety czy niestety, jest istotna w budżecie naszej firmy. Oczywiście też istotna, bo ona wpływa też pośrednio na cenę naszych usług i wydaje mi się, że to zdarzenie w tym wymiarze jest bardzo pozytywne. Ta cena, stawka za 1 metr sześcienny wody będzie waloryzowana wzrostem wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług z jednej strony, a z drugiej strony wzrostem opłaty eksploatacyjnej, bowiem w tej cenie jest również opłata eksploatacyjna, którą musimy odprowadzać. Ona teraz wynosi 1,46 zł za metr sześcienny. Termy Cieplickie są jedynym odbiorcą wody termalnej. Dane za ubiegły rok to jest nasze wydobycie 211 tysięcy metrów sześciennych, w tym sprzedaż do Term 162 tysiące metrów sześciennych. Dzisiaj to była formalność, ale ten aneks do umowy uspokaja dwie strony. Przede wszystkim Termy Cieplickie mają pewność i gwarancję, że ta woda będzie zawsze dostarczana do Term Cieplickich ze złoża C1. Podczas dzisiejszego spotkania w uzdrowisku Cieplice zastępca prezydenta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zapowiedział, że w planach są kolejne odwierty. Więcej na ten temat powiemy w czwartkowym serwisie informacyjnym.